chyba? Mam nowy pomysł do programu i postanowiłam wypróbować to na sobie. Jak wam się podoba? Świetnie. Niby ta sama, a jednak nie. Właśnie o to chodzi. Nie dać się zaszufladkować. To moja dewiza. Zmienność jest kluczem do sukcesu w tym zawodzie. Kiedy ja wyjdę? Może już teraz? Czy uczennica robi należyte postępy? Można przyjąć, że tak. Jest dobrze przygotowana, ale nie ręczę, że zda egzamin. Bardzo się stara. No, na mnie już czas. Gratuluję nowego wyglądu. Dzięki. Napijesz się czegoś? Nie, dziękuję. Muszę już iść. Tak wcześnie? Zaczekaj. Zabieram cię do dyskoteki. Mnie? Tak. Do najmodniejszej. Musisz zacząć się pokazywać. Bardzo chętnie, ale Juan na mnie czeka. Jest zrozpaczony z powodu swojego syna. Juan rozpacza. Więc samotność dobrze mu zrobi, nie sądzisz? On na mnie czeka. To straszne. Mówisz jak typowa gospodyni domowa. Może jeszcze mi powiesz, że musisz podać mu obiad i uprasować koszulę. W ten sposób nie zajdziesz daleko. Panna Macarena jest naszym gościem. Raczej zakładniczką. Przestań. Proszę jej powiedzieć, że przyszłyśmy. Jestem jej matką. Ja też. Zechcą pani usiąść i zaczekać. Co za okropności muszą się dziać w domu bogaczy. Nie mogę uwierzyć w to, co się stało. Czuję się jak w koszmarnym śnie, z którego nie można się obudzić. Najgorsze, że ukrywał to przez tyle lat. Nie mogę spokojnie myśleć o naszym małżeństwie, wiedząc, że każda miniona chwila, każdy dzień, każda wspólnie spędzana godzina była zatruta jego zdradą i kłamstwem. Nie mów tak, Teresa. Martin jest owocem waszej miłości. Martin jest fruto del amor entre ustedes. On bardzo kocha Gerarda. Tak jak ja. Kiedyś dałabym sobie rękę uciąć za męża. Bez wahania poszłabym za nim w ogień. Tak bardzo go kochałem. Tym bardziej boli mnie jego zdrada. Rozumiem cię doskonale. Przeżywam coś podobnego. W porównaniu z waszym, moje małżeństwo z José Antonio trwało krótko, ale ja też bardzo cierpię. Musisz o nim zapomnieć, Milagros. Wiem, że to bardzo trudne. Ale obie musimy zdobyć się na ten wysiłek i ułożyć nasze życie od nowa. Zwłaszcza ty. Jesteś taka młoda i ładna. Będziesz mamusią. Ta ciąża jest dla mnie błogosławieństwem. Gdyby nie dziecko, chyba umarłabym ze smutku. Nie mów tak. Masz przed sobą całe życie. Może nie powinnam się wtrącać, ale Martin bardzo cię kocha. Martin te quiere tanto. Wiem. To dobry chłopak. Nigdy cię nie zdradzi. Nie będziesz przez niego cierpieć. Z powodów wymienionych w poprzednim paragrafie... Przecież dyktuje mi pan ciągle pierwszy paragraf.
Co się dzieje? Źle się pan czuje? ¿Qué le pasa? ¿Se siente mal? No. Nie, jestem tylko... Estoy un poco... trochę zmęczony. Creo que debería ir... Powinien pan odpocząć. Sí, sí, creo que... Chyba tak zrobię. Czy to najprzystojniejszy chłopak na siłowni? Nie ma go. Przy telefonie mężczyzna najbardziej męski. To już się zrozumiały. To twoja wina. Więc jak? O której kończysz pracę? Już skończyłam. Co tak szybko? Don Gerardo źle się poczuł i postanowił odpocząć. Czy to coś poważnego? Nie wiem. W każdym razie jestem już wolna i czekam na ciebie. Wezmę prysznic, ubiorę się i zaraz będę. Zgoda? Ubierać się nie musisz. Nie chcę ich widzieć. Mam im to przekazać? Czemu nie porozmawiasz z Blanką? Ona jest dobra. Nie możesz sama podjąć tak prostej decyzji, jak pójście do dyskoteki? Czy to naprawdę takie ważne? Jeśli chcesz zrobić karierę w telewizji, musisz bywać w odpowiednich miejscach i poznawać odpowiednich ludzi. Masz rację, Coca, ale zobacz, jak ja wyglądam. Powinnam się przebrać. A jeśli Juan zechce pójść ze mną, nie żartuj. Trzy telefony, wszystko załatwię. Nie rozumiem, jakie trzy telefony? Do kosmetyczki, fryzjerki i stylistki. Nie mam tyle pieniędzy. Kto za to zapłaci? Zrobią to dla mnie za darmo. Jestem Coca Ferrari, królowa ekranu. Halo. Pikachu! Jak się czujesz? Moja kochana córeczka. Chodź tu, usiądź koło swojego ojca. Myślałeś o Juanito? I o twojej mamie. O czasach, kiedy byliśmy szczęśliwi i tworzyliśmy rodzinę. Ja też. Szkoda, że nie docenialiśmy tego szczęścia. Tęsknię za mamą i za Juanitem. Czemu tak się stało, tatusiu? Przestań tak łazić w kółko. Usiądź wreszcie. Jeśli nie zejdzie natychmiast, pójdę i sprowadzę ją siłą. Nie bądź agresywna, bo to tylko pogarsza sprawę. Ustąp. Przemów jej do serca. Ja mam ustąpić? Mówisz, jakby to była moja wina. Co pani robi w moim domu? Wariatka, kochanka Wilsona. Nie ma tu innych wariatek oprócz pani. Czego tu chcecie? To tu mieszkasz? Teraz rozumiem. Teraz już mnie nic nie dziwi.
Consuelo licz się ze słowami.